Miejsce 84. Nie, to nie jest Tesla. To NIO ET5. O, i to jest NIO. To Chińczyk czy Koreańczyk? Chińczyk. Okej. Tańsza wersja tańszej Tesli. Miał być efektowny, a wyszło dużo gorzej. Czego oczekiwać od kopistów? Podróbka, no i to taka, ale dobrze zrobiona. Dobrze zrobiona. Nawet bardzo dobrze. Co ciekawe, firma NIO jest notowana na nowojorskiej giełdzie, a ten sedan jest już jej drugim modelem, który trafi na amerykański rynek. Tak się składa, że zupełnym przypadkiem, jedzie mi tu czołg, odrobinkę przypomina Tesla S. Zapamiętajcie tę nazwę, bo będzie o niej głośno. Oto NIO, czy też NIO, jak kto woli. Wyobrażam sobie rozmowę dwóch kumpli w barze i jeden mówi: słyszałem, że kupiłeś nowe auto. On mówi: NIO? I on mówi: no to jakie? NIO? I pyta: masz wylew? Czy co się stało? NIO! Kupiłem NIO. I on po prostu odchodzi, kończy ich przyjaźń, no bo kto kupuje NIO? NIO, czyli chińska Tesla, tak to się nazywa. I trzeba przyznać, że naprawdę Chińczyka tutaj dobra robota odwaliła, bo to ma, słuchajcie, 500 koni mechanicznych, dwa silniki z przodu, z tyłu, ale największą petardą jest zasięg. Prawie 1000 km. I co wy na to? W elektryku, tak? No. Sama nazwa NIO ET5, no to taki krok w przyszłość trochę. Nazwa dla statku kosmicznego, nie bardzo dla samochodu. Dziś Chińczycy chyba już nie muszą udowadniać, że potrafią zrobić świetne podróbki, bo dziś już wiemy, że Chińczycy potrafią zrobić również doskonałe produkty mega innowacyjne. I to również przełoży się w motoryzacji. Ale i tak nie wróżę im sukcesu, bo pamiętajmy o tym, że Chińczycy próbują wejść do Europy i na cały świat już mniej więcej od 20, może 30 lat i jakoś nie udaje im się przebić i myślę, że tym też się nie przebiją. Nie mam nic przeciwko chińskim samochodom. Ostatnio jeździłem wieloma podczas rajdu Dakar. Przemieszczaliśmy się chińskimi taksówkami. Naprawdę przyzwoite auta, takie jak koreańskie 3-4 lata temu. Chińczycy mają też pomysł na dysponowanie akumulatorami. Będzie je można kupować albo wynajmować, ładować w domu albo wymieniać w specjalnych punktach na ładowanie. Jak bardzo pomysłowi Chińczycy by nie byli, długo jeszcze nie pokonają motoryzacyjnego szlagieru z Czech.